Jest 10 listopada 2013 rok. Znajdujemy się w okolicy Zieleńca. Tutaj znajduje się Złota Sztolnia. Tej sztolni szukaliśmy z Ryśkiem dosyć długo. Poczekaj, Ryśek, bo ja będę ci chciał zrobić film tam, żeby cię było widać na tle tej sztolni, tej jaskini. Tu jest właśnie tablica, która mówi, co to jest. Ta sztolnia ma swoją legendę, ma swoją historię. Wszystko to można znaleźć w internecie. I teraz chcę pokazać, jak to wygląda. Sztolnia jest zamulona. Tak, tak. Tam w dole jest Rysiek. I ta dziura duża. To jest właśnie to, co pozostało po wejściu do tej sztolni. Tutaj kiedyś wydobywano złoto, z tego co wiem, ale ilości były tego złota znikome, więc zaniechano. Postaram się więcej dowiedzieć i zrobić opis do tego filmu. Przy tej sztolni, właściwie tutaj do tej sztolni, wpada strumień. Dosyć wysoka góra, skarpa. I oto strumień, który wpada no niemalże do wejścia do tej sztolni. Tak to wygląda. Na pewno będzie słychać, jak szumi. Na razie przestanę mówić, żeby było słychać, jak ten strumyk pięknie szumi tutaj. Ta sztolnia znajduje się niedaleko drogi. Po lewej stronie, jak się jedzie od Zieleńca w kierunku Dusznik, Kudowy. Taka wielka dziura, wielki lej, na dnie którego znajduje się wejście do tej sztolni. Tam nawet nie ma szans wejścia, ponieważ jest zalana. Jeszcze trochę i prawdopodobnie ziemia się tak osunie, że tu już chyba nie będzie nic widać. Zostaną tylko po tej sztolni jakieś, że tak powiem, wspomnienia. No i pewnie mój film i zdjęcia, które też tutaj chcę zrobić. A teraz pokażę otoczenie tej sztolni, czyli górę. I tak jak mówiłem, wielki lej, na dnie którego znajduje się sztolnia. Zrobię pełny obrót wkoło las. Trudno nam tutaj było trafić, ale tym razem zrobimy jakiś znak przy drodze, że ktoś będzie, kto zainteresowany, będzie mógł tutaj trafić do tego miejsca. No, robiliśmy kilka podejść tutaj i naprawdę nawet miejscowi ludzie nie za bardzo orientują się, gdzie to się znajduje. No i wreszcie nam się udało i fajnie, cieszymy się z tego, coś z tej sztolni zostanie, jakaś pamiątka, jakiś ślad. Rysiek się gramoli do góry. O, tam go widać. Dosyć żwawo mu to idzie, on wprawny jest w te klocki wchodzenia na takie dość wysokie góry. No ma to swój urok, pomimo tego, że już dawno nie ma liści, że już jest dosyć zaawansowana jesień. Ale my lubimy takie wojaże, takie mało znane miejsca. I z przyjemnością to filmuję, fotografuję i pokażę na swoim kanale. Przybliżę jeszcze tą jaskinie, dno, przy wejściu, tak jak mówiłem, i w ogóle w tej jaskini jest woda. Tam się w tej chwili nawet nie można było dostać, bo jest tak dużo wody i zamulona jest też, ogromnie zamulona. I jeszcze raz ten uroczy strumyk pokażę. Na pewno jak są większe opady, to
on jest o wiele większy i ten szum wody spadającej do sztolni na pewno jest więcej słyszalny i inaczej to wygląda, kiedy są opady tutaj w górach i kiedy ta woda naprawdę tutaj buszuje. Kończę ten filmik. No i dla zainteresowanych zrobię opis, jak to wszystko wygląda, na którym z drzew na zakręcie zaznaczę, jak tu dojść do tej sztolni, bo naprawdę jest tu trudno trafić, pomimo tego, że od drogi to jest około 100 metrów, ale to jest las, to jest nierówny teren. Dlatego też jest trudno trafić, a myślę, że to powinno być jakoś oznakowane.